Witam, niedziela. Jakoś koło 12 chyba, nawet nie wiem. Wiem, że przed chwileczką małpki wychodziły na wykopy. Ja wychodziłem, akurat dodali filmik, jak się pakowali. Stevie z Norbertem. Super, będzie przygoda na pewno w ich wykonaniu, jak zawsze. Miałem pierwszy sygnał. O, jest tutaj. Taki duży pocisk. Nie wiem, czy to jest jakiś aktualny, czy nie. Duży, ciężki kawał pocisku. A tak jest to. Z tych pocisków można by odważniki na ryby spokojnie montować. Super. Pierwszy dołek i pocisk mamy. To na razie. Kolejny dołeczek. I podkowa. Podkowa zabytkowa tak zwana. Wdepnęłem tutaj do lasku, obok tej pastwisk. Specjalnie tu wlazłem, żeby komary miały co gryźć. Chociaż się wysmarowałem, to one próbują atakować, tak. Dobrze, lecę dalej. Następna wykopana dziurka i mamy miedź, albo nie miedź. Do następnego. Mamy tutaj koninkę. I z dołka wyskoczyło takie małe coś. Z cyferką 3 chyba. Ale co to? O, takie coś. Stójeczka. Do następnego. Następny dół. Mamy chyba blaszkę. Jakąś na ryby. Jest tutaj widoczne. Ale ona ma swoje lata już, ta blaszka. Widać tylko oko i z tyłu zarysy, że to jest blaszka. Jakaś samoróbka możliwe, że będzie. Do następnego. Kto poznaje, co to jest? Polmos. W eleganckim stanie. Lekko pogięty, ale czytelny. Chyba zacznę je kolekcjonować. Każdy jest inny, jak moneta. Do następnego. Kolejny sygnał był. Na wierzchu widzę, że to jest monetka jakaś. Tutaj nie. Ale coś ładnego. Bo widzę ładny orzełek tu jest. O, tak ja na słoneczku pokażę. Za chwilę. Taka monetka. Jeszcze nie wiem jaka, ale coś na grosze wygląda jakieś. To ją czyścimy. Nie, to jest 2 złote. Dwójeczka. Jaką masz datę, dwójeczka? Czerwona dwójka. 80, równiutko 80 rok. Takie dwójeczki. Do następnego. Kolejny dołek wykopany. Z małą niespodzianką jakąś. Słońce tutaj walczy. Tu jest pieniążek jakiś. Jakiś. No, za chwilę go odpakujemy i zobaczymy, co my tu mamy. Pieniążek. Jest pieniążek. Orzełka widać. Albo i nie widać. Nie wiem, czemu on nie chce mi wyostrzyć ten. O, widać. Zawiesił się po prostu. Odciśnięte. O, i kolejne 2 złote. Ktoś tu zgubił sianko kiedyś. Sobie tuptał, aż zgubił. Właśnie przed chwileczką zmieniałem baterię w wykrywce i chłopaki, o, też 80 rocznik. O, chłopaki z naszego gangu, małpeczki już tam gdzieś piją syrop uspokajający. Nie wiem, czy na wykopach są, czy już wrócili. No, zobaczymy. Lecę dalej. No i kolejna znajda mojego GoFajda. Monetowa znajda. Taka o. O kurza morda. Ale jazda. Uuu. Powiem wam, że grubo.
Pierwszy raz widzę takie coś na oczy. Kawał monety. Nie no, cudeńka. Aż się ucieszyłem. Z tyłu jest goła. Czy nie jest goła? Ale jazda. Coś pięknego, panie. To jest 10 zł. Kurde. Nie no, jeszcze nie widziałem takiej monety. Może ktoś widział z was. 10 zł, jest jakaś wieża. I tu jest napisane Warszawa coś. Czekajcie, opukam ją. Jest to opukana. Jeszcze nie widziałem takiej dyszki, a mam dużo monet. Piękna rzecz, kurde. Data, jaka tu jest data, mnie interesuje. 1965. Kurde, coś pięknego. Kawał dużej monety. Myślałem, że to medal jakiś jest na początku. Ale nie. Tego żełka z tyłu na początku zobaczyłem. Taki jakiś inny. Rzeczpospolita Ludowa. To się cieszę. Super. Elegancja Francja. No nie jestem sam dzisiaj na wykopkach. Jest ze mną Grzesiek. W sumie Grześki dwa. Jak już tutaj zapauzowałem, to w tle włożymy monetę. Moją nówkę, sztukę. O. Chciałem pozdrowić wszystkich z gangu naszego, z naszego fanpage'a. Magnes jeszcze ze sobą wziąłem do Grześka. No ta stronka już ma tam 102 członków, nasza ta grupa. Także zapraszam do Golden Monkeys Metal Detector, gang Historia, Hobby i Pasja. Będzie konkurs ogłoszony, już jest ogłoszony. Będzie kalendarz, prawdopodobnie na 2018 rok. Tam trzeba zdjęcia podesłać. Łatwo się dostać do naszego gangu. Wystarczy złożyć podanie. Dwa zdjęcia, jedno na koniu. I czekać 3 miesiące, aż przyjdzie zgoda z góry. Nie żartuję, wystarczy wejść na stronę Golden Monkeys, gang Historia, Hobby i Pasja. I tam zobaczycie, już tam troszkę nasz jest. Mamy też tam fajnego chłopa, pana Jarka, którego pozdrawiam. To jest mój nauczyciel sprzed 20 lat. Super pozytywny pan i dużo wie. Kopalnia wiedzy, także jak coś do identyfikacji, to pan Jarek tam z bomby wchodzi jak Bruce Lee i przeważnie wszystko tutaj opowie o tym przedmiotiku, który chcecie tam zidentyfikować. No co, pozdrawiam Cichego, Wege 34, Zwierzaka, Rutusa, wiadomo, Złote Małpy, Kruka, Żbika, Młodych Detektorystów, Młodego Poszukiwacza, Stiviego pozdrawiam, on tam już też coś po polsku mówi, Poszukiwacza Toma, Martino, Kaszubskie Wykopki, naszego bossa z gangu Kamila pozdrawiam. No jest, kurde, chłopów duże. Dzisiaj tak oglądałem i Snake of History, na przykład Eurotek z podkarpackich wykopek, legendarne wykopki, legendarni chłopaki, aha, są legendarni oni. Lubię ich, debeściaki są. Daniel Karczewski, Natalka 16, MC Polska, to jest nowy kolega mój, mały taki młody chłopak. Masuren, o sorry, pozdrawiam. Kretowisko, super, no dużo was chłopy. Tyle co spamiętałem, ale na pewno w większości tak nie spamiętałem. Także ja sobie wyssam magnes. Dzięki tej monetce mogę napić się, spokojnie usiąść, ale przeschła ładnie. Dobrze, mam rzekę blisko, to można było pukać. Taka monetka. Także tu się pokręcę. To do następnego dołka. Kolejny sygnał był za chwilę po tej monetce. I trafiła się łuska. Tylko dziwne jest dla mnie to, że ta łuska ma na końcu kawałek drewienka, a z drugiej strony ma szczotkę jakby. Czekajcie, ja ją lekko oczyszczę. Jeszcze nie widziałem takiego cacka. Jakaś
samoróbkę ktoś wymyślił sobie do czegoś. Tak to wygląda. Łuska z kawałkiem drewienka z tej mańki. A tu szczoteczka jakaś zaklepana, włosy albo sierść jakaś. Jakby, nie wiem, do malowania barw wojennych. Nie wiem, dziwne. Dziwne, ale ciekawe. Wrzucę później na grupę, jak wrócę do domu. Na pewno się ktoś odezwie. Może ktoś się spotkał z takim czymś. Wiem, że Cichy znalazł ołówek w łusce. A to wygląda jak szczoteczka z czymś drewnianym. Super, do następnego. Kolejne znalezionko pod tytułem Blaszka na ryby. Kotwica chyba jest jeszcze na końcu. Kotwica jest, to komuś jeszcze przyda taka blaszka. No. Taka. Półnówka. Pół się świeci, reszta jest do wyrzucenia. Dobrze, lecę dalej. Sygnalik był. Mam jakąś blaszkę. Jakąś tabliczkę znamionową albo coś. Chyba. Albo tylko od konserwy. Pucha. Była kiedyś chyba. Chociaż tu ma przetłoczenia. Może być, że to jest od puszki, ale jeszcze się przyjrzę temu, jak to umyję. Lecę dalej. Troszkę wieje tutaj. Mam jakiś mały przedmiot tutaj w dołku. Wystaje kawałek, nie wiem, czy to jest jakiś odważnik na ryby, albo jakaś plombka może. Coś małego pod korzeniami siedzi. Na chwilę to obadamy. Wyrwałem chwast, to jakiś dezodorant się okazał, albo jakiś psikacz. Także lecę dalej. Pozdrawiam jeszcze Bielasa. Nie wiem, czy to wymieniłem, nie pamiętam. Pozdrawiam cię kolego i czekam na twój film. Także znajdziesz czas, to wbijaj gdzieś na pole. Czekamy na ciebie. To na razie.